Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o Pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Pełni miłości, uprzejmości i uczynności. Miejcie zawsze dary miłosierdzia dla bliźnich waszych i źródło niewyczerpane słodyczy i serdeczności dla nich. Ze świętą chciwością chwytajcie wszelką sposobność, aby im być użytecznymi, ale niech to będzie zawsze dla podobania się Bogu. Oczyszczajcie starannie intencje waszych uczynków, aby usunąć z niej wszelką próżność i miłość własną i do Boga samego odnosić wszystko dobre, co robicie. Powinniście być mocno przekonani, że uczynek dobry, ukryty i wiadomy jedynie Bogu, przynosi wam korzyść nieocenioną, a przeciwnie, uczynek z winy waszej rozgłoszony traci prawie całą swoją wartość, jak owoc podziobany przez ptactwo. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Złota Książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.